Projekt SpinLab, Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych dla Elektroniki Spinowej, został utworzony w formie konsorcjum Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu koordynator, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie partner, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie partner. Właśnie ją reprezentuje Katedra Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytut Katalizy i Fizykopowierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Uniwersytet w Białymstoku. Było to rozproszone centrum laboratoriów, które zajmują się nanomagnetyzmem i zastosowaniami cienkich warstw dla elektroniki. Celem naszym było wzbogacenie naszych laboratoriów w unikalną aparaturę. Koledzy z Katedry Elektroniki, mój zespół, zajmowaliśmy się głównie gromadzeniem aparatury, która przeprowadzi testy na urządzeniach elektroniki spinowej. Przed procesem litografii próbki mierzone są za pomocą mikroskopu siłoatomowych AFM i próbki, które używamy do pomiaru, wyglądają w następujący sposób. To są wycinki z wafla krzemowego. Tutaj jest przykład 4-calowego wafla, który został podzielony na cztery równe kawałki. Takie wafle używamy do nanoszenia cienkich warstw i pomiarów szorstkości tych warstw po naniesieniu. Szorstkość po naniesieniu ma kluczowy wpływ na własności elektryczne, które są badane po zminiaturyzowaniu złącz. Mikroskop sił atomowych jest urządzeniem, które za pomocą malutkiej sondy w postaci igiełki bada topografię powierzchni próbek, w szczególności próbek cienkowarstwowych, które nanosimy na podłoże krzemowe. Oprócz tego, że możemy badać topografię tej powierzchni, czyli szorstkość, która wpływa na własności elektryczne, możemy także badać za pomocą namagnesowanej igiełki strukturę domenową. No i właśnie tutaj jest przykład struktury domenowej dysku twardego. Po lewej stronie jest topografia wraz z jakimiś zabrudzeniami, natomiast po prawej jest struktura domenowa, gdzie możemy wyróżnić ścieżki i odpowiednie bity informacji zawarte na dysku twardym. Dzięki tym badaniom możemy polepszać własności strukturalne tych układów, a co za tym idzie, polepszać własności układów elektroniki spinowej, które są stosowane jako ewentualnie pamięci RAM albo głowice odczytowe dysków twardych. Druga grupa urządzeń to urządzenia do testowania szybkich pamięci magnetycznych opartych na efekcie transferu momentu siły. Te urządzenia umożliwiają nam kontrolę efektów spinowych, mianowicie prąd spolaryzowanych elektronów wstrzyknięty do komórki pamięci magnetycznej ulega przełączaniu. Operacje te mogą być, są to operacje logiczne, które będą wykonywane bardzo szybko. Do tego celu trzeba zgromadzić urządzenia, takie jak szybkie oscyloskopy, pikosekundowe generatory, analizatory widma, które Państwo tu widzicie za moimi plecami. W szerokim zakresie pola magnetycznego i temperatur możemy badać wytworzone elementy i to jest celem tego laboratorium. Również szumy tych elementów będziemy kontrolować, mianowicie szum magnetyczny, szum termiczny. Mamy tutaj generator bardzo szybkich impulsów prądowych, które wywołują nam impuls pola magnetycznego. Ten impuls jest na tyle krótki, że światło przebyłoby mniej więcej taką drogę w czasie jego trwania. Po przejściu przez nasz układ pomiarowy mierzymy ten impuls przy pomocy oscyloskopu. Teraz włączę układ. Pojawia nam się tutaj prosta linia, sygnał na oscyloskopie. I teraz częstotliwość, odpowiedź tego naszego układu zmieniamy zewnętrznym polem magnetycznym, sterując tutaj z komputera. Teraz zmienię pole magnetyczne. Widzimy tłumiącą odpowiedź rezonansową z takiego układu.
skalę czasową tutaj mamy setki pikosekund, więc sygnały mierzone są w zakresie gigaherców. Są to sygnały, które są wykorzystywane m.in. w telekomunikacji. Przedstawię nasze główne stanowisko pomiarowe. Jest to ta tutaj stacja probiercza, w której mierzymy prototypowe komórki pamięci, jak i sensory magnetyczne. Tu na ekranie monitora widzimy przykład takiego sensora magnetycznego. Jest on bardzo małych rozmiarów, rzędu mikrometrów. Całość znajduje się w stacji probierczej. Temperaturę w tej stacji możemy regulować w szerokim zakresie od 12 kelwinów do 475. I charakteryzujemy taki sensor, jego właściwości detekcyjne pola magnetycznego w tym szerokim zakresie. Oprócz tego jesteśmy w stanie zmierzyć charakterystyki szumowe, czyli jak taki sensor będzie się zachowywał w zaszumionym środowisku. Tutaj kolejne stanowisko zintegrowane również z tą stacją probierczą pozwala nam mierzyć prototypowe generatory wysokich częstotliwości. Tutaj na ekranie analizatora widma mamy przykładowy takiego sygnał, takiego generatora. Jest on zaprojektowany w ten sposób, że oscyluje w zakresie około 7 GHz. Są to bardzo wysokie częstotliwości, mogą być wykorzystywane w przemyśle telekomunikacyjnym. Dodatkowo dysponujemy tutaj stacją probierczą, która pozwala nam charakteryzować układy w temperaturze pokojowej. Jest to zintegrowana z całą siecią mierników, które pozwala nam mierzyć charakterystyki elektryczne, takie jak rezystancja w polu magnetycznym. Oprócz tego możemy mierzyć czułość na przykład sensorów magnetycznych na pole magnetyczne. Wszystkie te badania prowadzimy już obecnie w wielu projektach. Od ubiegłego roku mamy projekt NanoSpin we współpracy z grupą szwajcarską z Lozanny oraz grupą Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, partnera SpinLab. Mamy projekty Narodowego Centrum Nauki dotyczące sensorów magnetycznych, złącz tunelowych z anizotropią prostopadłą. W projektach naszych zaangażowani są nie tylko doktoranci i nie tylko pracownicy etatowi katedry, ale również studenci wykonujący prace dyplomowe. Mamy nadzieję, że ta aparatura zakupiona za kwotę 4 milionów 250 tysięcy będzie bardzo dobrze służyła karierom naukowych naszej tutaj Akademii Górniczo-Hutniczej, w szczególności elektronikom specjalizującym się w nanoelektronice i elektronice spinowej.